Ciechocinek to miasto w Polsce położone w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie aleksandrowskim, na Kujawach. Ciechocinek jest miastem o charakterze uzdrowiskowym. W mieście praktycznie nie ma przemysłu. Znajdują się tu szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, ośrodki wypoczynkowe, zakłady przyrodolecznicze, pijalnia wód mineralnych, hotele, restauracje, warzelnia soli. Co roku przyjeżdża tu wielu kuracjuszy i turystów, jednakże największą atrakcją miasta są tężnie. Ciechocińskie tężnie zostały zaprojektowane przez profesora Akademii Górniczej w Kielcach, Jakuba Grafa, w oparciu o źródła solanki odkryte tu jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku, chociaż miejscowa ludność wydobyciem i ważeniem soli zajmowała się już w XIII wieku na mocy zezwoleń danych przez Konrada I Mazowieckiego. Tężnia nr 1 o długości 648 metrów i pojemności 5800 metrów sześciennych oraz tężnia numer 2A o długości 719 metrów i pojemności 6300 metrów sześciennych zbudowane zostały w latach 1824 1828. Tężnia nr 3 o długości 333 m i pojemności 2900 m sześciennych powstała w 1859 roku. Podstawę tężni stanowią wbite w ziemię dębowe pale w liczbie około 7000, na których spoczywa wanna o szerokości 9 metrów i głębokości 1 metra. Nad nią znajduje się drewniana konstrukcja świerkowo-sosnowa, o wysokości 13 metrów, na jarzmach wypełniona tarniną, po której spływa solanka. Tężnie ustawione są w kształcie podkowy, o łącznej długości 1741 metrów i każda o wysokości 16 metrów. Solanka o stężeniu około 6% pompowana jest ze źródła numer 11. Jest to tak zwana fontanna grzybek. Z głębokości 415 metrów i wtłaczana na szczyt tężni do specjalnych korytek. Dalej solanka przesączająca się po ścianach tężni po spływa do wanny. Pod wpływem wiatru i słońca paruje, tworząc mikroklimat obfitujący w jod, sód, chlor, brom, dzięki czemu powstało tu naturalne, lecznicze inhalatorium. Tężnie stanowią drugi etap w procesie produkcji soli, gdzie następuje stopniowe zwiększanie stężenia solanki. Najmniejsze stężenie jest na tężni numer 1 i wynosi 9%. Tężnia numer 3 ma stężenie 16%. Tężnia numer 2 ma największe stężenie i wynosi ono aż 30%. Stąd solanka rurociągami płynie do ważelni soli. Jest to trzeci etap produkcji soli, gdzie produkowana jest sól, szlam i łuk leczniczy. Pierwszym etapem w procesie produkcji soli jest pompowanie solanki ze źródła numer 11, czyli z fontanny grzybek. Tężnie działają również niczym gigantyczny filtr powietrza. W 1996 roku w szlamie i soli stężni w Ciechocinku wykryto radioaktywne izotopy cezu pochodzące z katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. Jednak ich stężenie w tych produktach nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W 2017 roku zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami tężniowym i zdrojowym został wpisany na listę pomników historii. W 2019 roku uzdrowisko Ciechocinek pozyskało z funduszy europejskich 15 milionów złotych na renowację tężni. Całkowity koszt prac renowacyjnych wyniósł aż 22 miliony złotych. Projekt o nazwie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu Tężni w Ciechocinku objął remont Tężni nr 1, Tężni nr 3 oraz budynku przepompowni Solanki, a także ścieżek oraz terenu przy Tężniach i przepompowni. Przeprowadzone zostały również prace ogrodnicze terenów zielonych oraz zainstalowana została instalacja do podświetlania tężni w porze nocnej. Tężnie w Ciechocinku to największa drewniana konstrukcja w Europie. Nieopodal trzech tężni ciechocińskich znajduje się nieczynny basen termalno-solankowy. Został oddany do użytku w 1932 roku. Został zaprojektowany przez Romualda Gutta i Aleksandra Szniolista. W uroczystym otwarciu wziął udział prezydent II Rzeczypospolitej Polski pan Ignacy Mościcki. 15 września 2001 roku w wyniku złego stanu technicznego basenu władze miasta zamknęły obiekt. Przez następne lata nieczynne już kąpielisko zmieniało kilkakrotnie właściciela. Powstawały koncepcje jego rewitalizacji, planowano między innymi budowę hotelu oraz ogrodu jordanowskiego. Jednak do realizacji planów nigdy nie doszło. Obecnie obiekt znajduje się w złym stanie technicznym i jest opuszczony.